Cześć, witajcie, ja jestem Nexo i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Na samym wstępie chcę wam przypomnieć o moim Instagramie Nexo przez 3U. Pierwszy link w opisie, wpadajcie. Oraz zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Także co, ja już się przedłużam i zapraszam was do oglądania. YouTuber Lance Stewart zawsze miał swoich krytyków, jeśli chodzi o jego paranormalne filmy. Ale w tym filmie Lance nie twierdzi, że został pętany, ale raczej ktoś, kto brał udział. Wykonują wyzwania Ouija Board i faktycznie potrafią uchwycić kilka interesujących zjawisk paranormalnych. Zwłaszcza w 8 minucie i 42 sekundach. Kiedy kamera rejestruje nieznany głos mówiący wyłącz, to duch sugeruje, że nie chce być filmowany. Być może jest to ostrzeżenie, które powinni posłuchać, ponieważ zaraz po skończeniu z tablicą Ouija, Lance znajduje swoją dziewczynę Lizzie, która zachowuje się bardzo dziwnie. Leży na łóżku z wywróconymi oczami i nie mówi ani słowa. Lance jest bardzo zaniepokojony, kiedy mówi, że to tylko żart. Myśli, że mówiła prawdę, czy zrobiła wszystko, co ją opętało, po prostu chcąc dać Lance'owi fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Tak czy inaczej, ten film powinien być przykładem tego, jak należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z tablicy Ouija. Is it I love you? Yes! YouTuber Dillionaire Vlogs stara się przywołać ducha i nie przyjmie odmowy. Najpierw próbuje rozkazywać mocą nadprzyrodzonych, a następnie wyśmiewa się z nich i robi wszystko, co tylko może, aby uzyskać jakąkolwiek reakcję. Zostało to zrobione w 2017 roku. Dillionaire ma nadzieję, że napięta atmosfera w jakiś sposób pomoże światu duchów połączyć się z jego własnym. Najwyraźniej to działa. Kamera sama się przewraca, głos brzmi, jakby Dillionaire wyraźnie powiedział: jestem tutaj. Dillionaire twierdzi, że był opętany w tej części, kazał to powiedzieć wbrew swojej woli. Choć nie jestem tego taki pewien. Z drugiej strony, 134 osoby straciły życie podczas Irmy, więc nie zdziwiłbym się, gdyby któryś z nich naprawdę użył swojego ciała jako łącznik z drugim światem. But if you are here, please show me a sign. Do something. Blow out this candle. Except for hurt me, please. I'm a sensitive guy. Hello? Hello? Anyone here? Oh my god. I'm here. Guys? YouTuber o imieniu Muzamil Khan rejestruje, jak jego sąsiad spiera się piętro wyżej. Muzamil wie, że w mieszkaniu jest tylko jedna osoba, ale jakoś co najmniej dwa głosy dochodzą z tego samego mężczyzny. Nie słychać, o czym rozmawia. Posłuchaj tej części i powiedz, czy słyszysz wiele głosów dyszących, oddychających i mówiących jednocześnie. Muzamil nagrywa, dopóki jego współlokator nie wstanie i nie zamknie drzwi. Później mówi, że policja ostatecznie aresztowała jego sąsiada, ponieważ stał się jeszcze bardziej opętany. Z tego filmu trudno jest stwierdzić, czy ten mężczyzna był rzeczywiście opętany, czy po prostu pod czegoś, co wciąż nie wyjaśnia w pełni, jak wiele głosów może wydobywać się z jednej osoby jednocześnie. I swear it's enough. Ali Vedr, I swear it's enough. Devil, bro. I swear it's devil. Brother, I swear, facility is free. Oh yeah, chat. Ali is watching.
YouTuber o imieniu Faster Than Pasta eksperymentuje z domową tablicą Ouija i udaje mu się skontaktować z 64-letnim duchem Simonem. Simon nie wydaje się być bardzo szczęśliwy z powodu wezwania i przesłuchania przez niektóre dzieci, więc wyraża swoje niezadowolenie. Niecałe 10 minut później, Faster Than Pasta zaczyna wyglądać inaczej i czuć się dziwnie. Patrzy na swoje ręce, jakby były obcymi przedmiotami, następnie jej głowa opada. Jej kolana poddają się i opada na ziemię oszołomiona. Kiedy dochodzi do siebie, spogląda na swojego przyjaciela Jimmy'ego i odkrywa, że to on zachowuje się dziwnie. Wygląda na to, że duch Simona przeszedł z jednego na drugiego. W końcu Jimmy też zemdlał, nie pamiętając o tym, co się stało po przebudzeniu. Napisz w komentarzu, czy faktycznie stali opętani, czy po prostu jest to dobra gra aktorska. I feel sick. It's alright, it's fine. I know, I'm so scared. What, do you want to go in or something? I... Probably just a bit scared because it's 3 a.m. and stuff. Yo, you're right. Yeah. What are you doing? It's a weirdo. What? What are you doing? Edie, you alright? I'm fine. Yeah. Sit down then. What are you doing? No. Go away, Brent. Go away. No. What are you doing? Put it back, man. We need it. Yes, please. No, Edie. Go away, man. No. Yo. What are you doing? What are you doing? Is this some prank or something? It ain't working. Hello. Hi. Edie? What the hell? Are you right? What do you mean? Oh my god, hang on. Jimmy, what are you doing? What happened? Why was I on the Hello? Why was I on the floor? What? Why was I on the floor? What are you doing? You weren't on the floor. You'll be okay. No. What are you doing? Come closer. Come closer. You think I'm gonna come closer? No, to that door, I'll make you. What? Silly fish. What? Silly fish? Oh my god! Jimmy, what happened? Jimmy, are you okay? Jimmy, what are you doing? Hang on. Jimmy. Jimmy, please wake up. Please wake up. Hello? What happened? What? What happened? To both of us? What happened to both of us? When? Just now. I woke up on the floor and you just shook and tried to hit me with a bat. No, what do you mean, shut up? How do you just wake up on the floor if I'm lying? I fell asleep. I'm tired. YouTuber o imieniu Tyler Hardy budzi się w środku w nocy, gdy widzi, że jeden z jego kolegów stoi w rogu. Tyler budzi wszystkich innych i wkrótce zgadzają się, że musi lunatykować. Śmieją się z niego, gdy z przerażeniem uświadamiają sobie, że wcale nie śpi. Ten film ma tylko około pół minuty, więc trudno powiedzieć, czy on jest naprawdę opętany, czy nie. Ten wrzeszczący syk jest zdecydowanie z mocną wskazówką, że tak naprawdę był opętany. Może gdyby to było trochę dłuższe, bylibyśmy pewni. He's over there sleepwalking. No, he's not. Just look at him over there. Just... Mom? Hold on, let me get my phone. Mom? Look at... Oh my god. Look at...
Także to by było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, strzelcie łapkę w górę oraz jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie ten kanał po więcej, myślę, że nawet fajnych filmów. Także co, ja nie zabieram wam już poranka, popołudnia czy też wieczoru. Trzymajcie się na razie, cześć!